Konkurs wiedzy biblijnej wygrywa pewien młody człowiek. Nagrodę ma otrzymać indeks na studia biblijne. Kiedy próbują mu wręczyć tę nagrodę, odpowiada: ale ja nie wierzę. Pierwszych chrześcijan nazywano uczniami Chrystusa. Ten status ucznia otrzymujemy od chrztu. Ale żeby być uczniem, nie wystarczy coś wykuć na blachę. Jezus mówi w obrazie krzewu winnego, że krzewem jest On, a my jesteśmy Jego latoroślami. I wyjaśnia nam, że możemy owocować, o ile czerpiemy soki z krzewu. Jeśli tylko tkwimy w krzewie, ale nie czerpiemy jego soków, usychamy. Jezus podkreśla, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Mówi, że Jego Ojciec dozna chwały przez to, że przyniesiemy obfity owoc i staniemy się Jego uczniami. Czytamy Pismo Święte nie po to, żeby wygrywać konkursy. Czytamy Pismo Święte po to, żeby się stawać uczniami. Żeby się nie kończyło na wiedzy teoretycznej, ale żeby to bycie uczniem Jezusa przemieniało nas w Niego. Karmimy się Jego Słowem, karmimy się Jego ciałem. Uczymy się przy ołtarzu, co to znaczy wzrastać i przynosić dobry owoc. Prośmy Boga, by to dzisiejsze nasze spotkanie w Nim w Eucharystii umocniło nasze pragnienie stania się Jego dobrymi uczniami.